swoim gronie mają wielu utalentowanych i utytułowanych zawodników. Mało kto słyszał jednak o grupie miłośników kickboxingu Our Team. O sekcji i sukcesach jej członków opowiedział nam dziś trener Łukasz Smoliński. Jesteśmy kickboxerami, którzy trenują w raterskiej sekcji Our Team pod szyldem klubu sportowego Czerwony Smok Poznań. Właśnie w zawodach barwy tego klubu reprezentujemy. W tym roku udało nam się zdobyć 19 medali. Były to medale Mistrzostw Europy, Bartosz Kowalski w puli jako pierwszy poznaniak wśród juniorów zdobył brązowy medal. Zdobyliśmy poza tym 6 krążków Mistrzostw Polski. W juniorach zwyciężył złoty medal, zdobywając Bartosz Kowalski. Tytuł mistrza Polski wśród młodzieżowców wywalczył Jakub Smoliński w kategorii superciężkiej i senior Mateusz Kwiatkowski został mistrzem Polski. Poza tym Michał Ciach został wicemistrzem Polski juniorów w formule full contact oraz brązowym medalistą juniorów w kategorii light contact, zaś Mateusz Kwiatkowski do dotychczasowych trofeów dołożył brązowy również krążek w formule semi contact. Poza tym zdobyliśmy 5 medali na otwartych mistrzostwach Wielkopolski, 4 medale na Mazowia Open, były to międzynarodowe mistrzostwa Mazowsza, gdzie startowało ponad 400 zawodników w różnych formułach z ponad 70 klubów i 8 państw, także spora konkurencja. 2 medale zdobyliśmy w nowej formule Light Low Kick Contact, gdzie są dozwolone uderzenia w udo przeciwnika z umiarkowaną siłą. To 2 medale w gronie seniorów, a 1 w gronie juniorów. Także w tym roku jesteśmy zadowoleni, bo liczba dość spora jak na krótki staż treningowy i warunki, w jakich musimy trenować. Do tych sukcesów będziemy jeszcze wracać, ale chciałabym pomówić jeszcze chwilę o sekcji, bo wydaje mi się, że kickboxing, być może się mylę, nie jest tak bardzo popularną dyscypliną. Jak to wygląda w Poznaniu? Ta dyscyplina się rozwija? Zgadza się. Historia kickboxingu jest dość ciekawa. W Polsce gdzieś na przełomie lat 80. z karate wszechstylowego właśnie powstał kickboxing. Jest to dyscyplina, gdzie wolno zadawać techniki ręczne, tak jak w mięściarstwie, w boksie, czyli ciosy proste, z dołu i sierpowe, te podstawowe, jak również zadawać techniki nożne, tak jak w karate, w taekwondo, w kung fu. Generalnie rywalizuje się w 8 formułach. Najbardziej tradycyjną formułą jest full contact, gdzie dozwolone są uderzenia z maksymalną siłą powyżej pasa przeciwnika czy też partnera. W Poznaniu istnieje kilka ośrodków szkolących kickboxerów. Najmocniejszym ośrodkiem jest właśnie klub sportowy Czerwony Smok. My jesteśmy jego filią i razem z kolegami z ulicy Buźniczej łącznie zdobyliśmy ponad 30 medali w tym sezonie. No właśnie, ale Our Team chyba nie tylko kickboxing, prawda, ale także inne sztuki walki. Our Team to sekcja, która powstała z myślą przede wszystkim o moich kolegach. Takie były początki i na samym wstępie żeśmy przygotowywali się do pięściarstwa, bo ta dyscyplina najbardziej odpowiadała. W następnej kolejności zafascynowani pięściarstwem koledzy chcieli poznać kickboxing i wtedy też rozpoczęliśmy w różnych formułach przygotowania do startów i ci najbardziej wytrwali zdobywają teraz medale mistrzostw Polski i nie tylko. No właśnie, a skąd u Ciebie ta pasja do sztuk walki? Bo tego co wiem, to nie jest jedyny sport, którym w życiu się zajmowałeś, prawda? Sportem jestem związany od najmłodszych lat. Rozpoczynałem jak każdy młody chłopak od piłki nożnej w klubie Maczki Poznań, w klubie KS Warta. Następnie uprawiałem kajakarstwo w klubie KS Poznania u wybitnego trenera Olgierda Światowiaka, który tak naprawdę bardzo dużo mnie nauczył i przekazał wiedzę, która pomimo tego, że byłem dzieckiem, to dzisiaj mi została i jestem za to mu bardzo wdzięczny. I rozpoczynając naukę w liceum ogólnokształcącym, zafascynowany sportami Dalekiego Wschodu, pod okiem prekursora kickboxingu w Poznaniu Jacka Dreli i kolegów jak Robert Nowak, mistrz świata, Damian Ławniczak, mistrz świata, czy Marcin Radoła, Sebastian Drela, rozpocząłem właśnie przygodę z kickboxingiem i równocześnie z pięściarstwem. A skąd pomysł, żeby zostać trenerem, a nie zawodnikiem? Generalnie moja kariera przebiegała w bardzo obiecującym kierunku. Zdobywałem medale od juniora do seniora włącznie, jednak nigdy nie byłem mistrzem Polski. Uniemożliwiała mi to powtarzająca się kontuzja stawu kolanowego. Wielu zawodników upatrywało we mnie następcę Roberta Nowaka.
Jednak niestety ze względów zdrowotnych no, nie mogłem dalej rywalizować i ogromna pasja i taka tęsknota za dyscypliną spowodowała, że jeszcze jako student Akademii Wychowania Fizycznego pojechałem do Zielonej Góry i zdobyłem uprawnienia instruktora sportu specjalności kickboxing. Tak teraz w dwóch słowach. Jakie najbliższe plany sportowe ma Our Team? Our Team chce w przyszłym sezonie powtórzyć sukcesy z tego roku plus dołożyć występy w najbardziej brutalnych formułach jak low kick G1. A gdyby ktoś chciał się do Was zgłosić? Oczywiście wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy zarówno do trenowania pod kątem zdrowotnym, rekreacyjnym, bo to jest dyscyplina, która bardzo rozwija, jak również tych, którzy marzą o karierze sportowej. Bardzo dziękuję za rozmowę.